Cześć, witam serdecznie wszystkich widzów kanału Deserek TV i dziś zapraszam na świąteczny murzynek z wiśniami. Jest to jedno z bardziej prostych ciast świątecznych, które szybko możemy wykonać w domu. Murzynek świąteczny jest dodatkiem czekolady, konfitury wiśniowej, dzięki czemu jest bardziej wilgotny i dłużej zachowuje swoją świeżość, a z wierzchu jest cały otulony polewą czekoladową. Zapraszam Was na nowy, słodki, czekoladowy poradnik wideo. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia i odstawiamy na bok. Do osobnego naczynia dodajemy masło oraz czekoladę i na małym ogniu rozpuszczamy cały czas, mieszając do połączenia się składników. Do masy czekoladowej dodajemy wiśniową konfiturę, cukier, szczyptę soli, rozmącone jajka i całość mieszamy łyżką, aż uzyskamy jednolitą i gładką masę. W kolejnym kroku wymieszaną mąkę z proszkiem do pieczenia przesiewamy przez sito i w dwóch porcjach dodajemy do czekoladowej masy. Całość dokładnie mieszamy łyżką, aż uzyskamy jednolitą konsystencję. Tak przygotowane ciasto przelewamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 80-90 minut. Pieczemy do tak zwanego suchego patyczka. Ciasto odstawiamy do wystudzenia, a następnie polewamy polewą czekoladową. Po więcej ciekawych przepisów zapraszam na naszą stronę www.deserek.tv.